No witam, cześć i cześć. Z tej strony Jack Samurai i z racji tego, że za niedługo wbijemy 700 subskrypcji, chciałbym wam opowiedzieć o kolejnej świetnej animacji, którą bardzo bym chciał wam polecić. Mianowicie ma dość dużo odcinków, ale zapewniam was, że wciągnie was na długie godziny seansu. Zapraszam was na recenzję Kodu Lyoko. Więc tak, oficjalnie Kod Lyoko pojawił się we Francji w 2003 roku. U nas pojawiło się to dopiero w 2005. Opowiada ona o historii 5 nastolatków, którzy odkrywają niewiarygodną rzecz, mianowicie komputer kwantowy, dzięki któremu zostały przeprowadzane badania nad tworzeniem sztucznej wirtualnej rzeczywistości. Został tam też zamknięty pewien program, który nazywał się Xana. On miał sterować całym kompleksem oraz całym Lyoko, ponieważ tak nazywa się to środowisko wirtualnej rzeczywistości. Jeremy Belbua, czyli jeden z głównych bohaterów, on znajduje owy komputer, budząc niestety Xanę, który jak się okazuje jest zbuntowanym programem, który próbuje przejąć kontrolę nad światem. Więc nasi bohaterowie próbują też swoich sił nie tylko w szkole, ale również też próbują powstrzymać Xanę przed przejęciem kontroli nad całą planetą, zarówno w rzeczywistym świecie, jak i w wirtualnym. Głównie też cała fabuła polega na tym, aby Xanę powstrzymać w tym wirtualnym świecie. Jest on rozdzielony na kilka sektorów, m.in. pustynie, góry, morze, no i oczywiście sektor piąty, czyli taki jakby serce całego tego Lyoko. Później jeszcze mamy tam wątek, w którym po prostu nasi bohaterowie przemieszczają się po całym internecie, ponieważ, bo wiecie co, nie będę wam na razie spoilerował, po prostu później Xana jakoś ucieknie, ale to już będzie na inną okazję. No dobra, więc powiem wam krótko, co ja sądzę o tej serii. Seria jest bardzo ciekawa, mimo tego, że długa, to jednak oferuje ona, pomimo tej powtarzalności, którą niektórzy znają z odlotowych agentek i innych tego typu produkcja, to jednak oferuje coś fajnego i w miarę rozwijającego fabułę, bo tutaj niby ciągnie się to powoli, ale jednak to było coś fajnego. Plus jeszcze musimy dodać, że sekwencje rysowane i sekwencje 3D są tutaj naprawdę świetnie zrobione, w szczególności animacje 3D jak na tamte czasy są zrobione po prostu po mistrzowsku. Każdy bohater jest unikalny, no i przedstawia nam zupełnie inny obraz na świat. Oczywiście też musimy wspomnieć o tym, że w tym serialu jest spełnione marzenie każdego weeba. Tutaj wasza waifu stanie się rzeczywistością. Tak, dokładnie tak. A tu głównie chodzi o elitę. Właśnie, wymienimy sobie jeszcze bohaterów. Mamy Ulricha, mamy Yumi, Jeremiego, Oda, Williama. No i elity. Ten William oczywiście będzie później, ale omówmy sobie, jak to w ogóle wygląda. Więc tak, podczas walk z Xaną są oni przenoszeni do Lyoko, czyli wirtualnego środowiska, dzięki któremu Xana będzie mógł przejąć później kontrolę nad światem. Znaczy nie tyle co kontrolę, bo on, znaczy Xana miał zarządzać całym tym programem, ale później szuka on sposobu, aby się stąd jakoś wydostać, bo poniekąd jest tutaj uwięziony. A młoda elita też jest kluczem do rozwiązania zagadki, ale akurat to musicie później odkryć sami. Więc tak, co Kod Lyoko nam oferuje? Ciekawą animację, wolną, ale za to bardzo fajną, rozwijającą się fabułę, ciekawe wątki. No dobra, wątek miłosny też jest, no ale dobra, to akurat będzie dość oczywiste do odkrycia dla was. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli dobrze pamiętam, ma tak, cała seria ma 92 odcinki plus 2 prequele. O kodzie Lyoko Ewolucja nie będę wspominał, bo to jest pajzie szkolenne. No dobrze, więc co jeszcze można powiedzieć o samym Xanie? Oczywiście ma do dyspozycji potwory, jakieś cybernetyczne, nie wiem, glizdy, jakieś roboty i tak dalej. Nie pamiętam dokładnie, jak one się nazywały, one miały chyba swoją nazwę, tylko nie za bardzo pamiętam, jak to dokładnie wygląda. Jak już mówiłem, będą to serwować po internecie, ale jeszcze trzeba zaznaczyć, że każdy z awatarów ma swoje unikalne zdolności. Na przykład Ulrich jest niesamowicie zręczny, posługuje się mieczem,
Yumi atakuje wachlarzami. Ot bardzo przypomina kota, dzięki czemu jest tak samo zręczny, silny i no, ma dość spory refleks. Jeremy niestety w Glioko nie przebywa, bo on jest głównym operatorem do przenoszenia ich do wirtualnego świata. A Elita pusza kulę energii. Generalnie ona wcześniej jest uwięziona w całym Glioko, dopiero tak gdzieś w drugim sezonie zostaje uwolniona z niego i sprowadzona do świata rzeczywistego, bo okazuje się, że ona jest prawdziwym człowiekiem, a nie tylko awatarem. Ale dobrze. Więc podsumujmy. Czy Kod Lyoko jest warty do obejrzenia? Jak najbardziej. Polecam wam serdecznie z całego serca. Jeżeli lubicie, albo lubiliście coś takiego jak Sword Art Online, albo lubicie ogólnie takie, może nie cyberpunkowe rzeczy, tylko takie bardziej komputerowe, wirtualne rzeczy, no to Kod Lyoko spodoba wam się jak najbardziej. To mogę wam polecić z całego serduszka. Mimo tego, że jest to dość stara produkcja, ale jednak warta obejrzenia. Możecie sobie zobaczyć całe odcinki po polsku tam na YouTubie albo na innych serwisach. Wystarczy, że dobrze poszukacie. No, to byłem ja, Jack, i ja będę się z wami żegnał. Pamiętajcie o odwiedzeniu Discorda i Facebooka. Za niedługo też pojawi się Q&A, także później możecie zadawać pytania pod filmem. Także ja się wylogowuję. Do widzenia.